Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry World War 3 i dzisiaj zrobię taki, mi się wydaje, ciekawy materiał, bo ostatnio przeglądałem dysk, czyściłem go, no i znalazłem trochę materiałów, które można powiedzieć spokojnie mogłyby posłużyć na podkład, ale ich było trochę za mało i przede wszystkim to jest World War 3. No i teraz z racji na to, że mam całkiem nową wersję World War 3, no to można to uzupełnić tą nową wersją, te materiały i porównać, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda aktualnie, bo różnice mi się wydaje są spore. Przede wszystkim tu chodzi o kwestię wyposażenia, bo właściwie te bronie jakoś mega bardzo się nie zmieniły. No może dźwięk, może trochę wygląd, ale zasadniczo zachowały swoje właściwości. Jednak jeśli chodzi o doposażenie tych broni, no to kiedyś to było znacznie łatwiejsze. Teraz trzeba no niestety trochę podblokowywać, trochę poekspić, żeby cokolwiek nowego sobie wbić. I przez to niektóre bronie po prostu stają się nieco przeciętne, nieco słabe i tak jest z właśnie G29, czyli niemieckim karabinem snajperskim średniego zasięgu, przeznaczonym dla wojsk specjalnych, niemieckich wojsk specjalnych. Potrzebę takiej broni ogłoszono w 2014 roku, kontrakt z firmą Hennel podpisano w lutym 2016 roku i zamówiono dokładnie 115 sztuk broni. To jest broń dla oddziałów specjalnych, więc nie liczmy, że tu będzie tej broni niesamowicie dużo. Jest to jak najbardziej, mi się wydaje, nowoczesna broń. Jest to karabin powtarzalny, on jest przeznaczony przede wszystkim do oddawania bardzo precyzyjnych strzałów. Zasilany jest nabojem 8,6 mm na 70 mm. I mamy również 10-nabojowy magazynek w tej broni. Zasięg skuteczny przeciwko celom ludzkim to jest 1500 metrów, czyli całkiem sporo. Natomiast waga to 7,54 kg, więc całkiem masywna broń i to czuć w grze World War 3. Ona jest trochę toporna, bym powiedział, dlatego warto sobie nosić dobry pistolet. I produkowany jest ten karabin od roku 2016. Jaka jest taka podstawowa różnica pomiędzy starą wersją World War 3 a tą nową? No, pewnie od razu zauważyliście, że ja się od razu wyposażałem w starym World War 3 w celownik termowizyjny. Po prostu jest skuteczniejszy i de facto taki celownik właśnie termowizyjny jest jak najbardziej wykorzystywany przy tej broni. Ja się wcale temu nie dziwię, bo jest on po prostu lepszy. My dokładnie widzimy cel, który ostrzeliwujemy. Natomiast jak mamy taki zwykły celownik mechaniczny, no to tam granica błędu może być spora. W sensie możemy sobie trafić tuż obok. Natomiast raczej w przypadku termowizji no nie ma takiej opcji. Dokładnie widzimy cel, dokładnie widzimy w co strzelamy. Więc mi się wydaje, ten celownik termowizyjny również jest w najnowszej wersji World War 3, ale on się pojawia dość późno. I to jest ta wada przejścia na free to play, bo niestety, ale no, ekspienie niektórych elementów będzie wręcz tragicznie denerwujące. Ja bardzo nie lubiłem tych zwykłych celowników i ich dalej nie lubię. Ogólnie dla mnie granie snajperem w wielu grach jest dość uciążliwe. Naprawdę muszą się twórcy postarać, żeby przekonać mnie do snajpera. No tutaj był celownik termowizyjny i on mi dużo rzeczy ułatwia. Po prostu widziałem tego delikwenta, który gdzieś tam nie wiadomo skąd do mnie strzelał. Po prostu był widoczny, jak na dłoni. Ciepełko było od razu widać, więc no niestety, no ale to mnie najbardziej chyba w tej grze teraz gryzie, że ja coś muszę sobie wyekspić. W sensie stary gracz nie był do tego przyzwyczajony, po prostu dopasowywało się broń zależnie od potrzeb. No owszem, jeśli dużo ktoś gra tym snajperskim karabinem, to sobie go tam w miarę w realnym czasie zdobędzie ten celownik. Tylko no póki co dla mnie granie G29, który jest, mi się wydaje, naprawdę fajny, który jest naprawdę dobrą bronią, jest po prostu dość ciężkie i niektórzy powiedzą, no trzeba przejść ten etap początkowy, żeby nauczyć się grać i tak dalej. Jednak właśnie w tym tkwiła magia tego celownika, że on był mega czytelny, mega ułatwiał grę. No i po prostu był za dobry i to było w nim najlepsze. No takie wspomnienia mnie po prostu biorą, bo ta wersja stara World War 3 też miała swoje uroki, też była, mi się wydaje, dość interesująca i też posiadała dość ciekawe rozwiązania. Warto tutaj właśnie zaznaczyć, że niektóre rzeczy działają, mi się wydaje, w aktualnie funkcjonującej grze trochę topornie i to nie jest tak, że ja krytykuję twórców, tylko po prostu działa to no, w typowym systemie free to play i to mi się wydaje powoduje, że ta gra z jednej strony też jest fajna, bo zmusza do ekspienia, z drugiej strony jest też taka troszeczkę
no, momentami denerwująca, bo muszę wbijać i wbijać i wbijać. A kiedy sobie po prostu podłączałem celownik termowizyjny i siałem spustoszenie, no. Jak najbardziej zabawna i rozrywkowa sprawa, więc wtedy ten karabin mi się wydaje był nieco lepszy. Też mi się wydaje, momentami był nieco celniejszy, ale to jest może moja opinia i moje wrażenie, bo po prostu może wtedy tą broń bardziej lubiłem niż teraz. Jednak jak najbardziej, jeśli ktoś lubi grać snajperem, jeśli ktoś chce sobie pograć snajperem w World War 3, chociaż jest to momentami na niektórych mapach dość trudne, to jak najbardziej może G29, które jest na samym początku dostępne, jak najbardziej można tą bronią grać. Jest ona naprawdę skuteczna. Zresztą ona jest przeznaczona dla wojsk specjalnych, jak najbardziej właśnie jako broń precyzyjna, broń bardzo dokładna się spisuje, nawet w tej nowej wersji. Nie mogę zbytnio na tą broń narzekać, bo jest po prostu to broń jak najbardziej dobra. A jeśli ktoś, no, będzie dużo grał, no to jak odblokuje sobie celownik termowizyjny, to będzie w niebo wzięty. Nie wiem, jak on do końca działa, no, ale mi się wydaje, że bardzo tego twórcy nie zmienili. No i wtedy ten celownik termowizyjny będzie po prostu dużym ułatwieniem i będzie, no, sprawiał, że będziemy widzieli tego, co inni gracze nie będą mogli dostrzec, więc jest to naprawdę fajna sprawa, mi się wydaje, i jak najbardziej właśnie mogę tą broń polecić. G29 jest topową bronią, jak najbardziej bronią dla sił specjalnych odpowiednią. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o G29, czy ta broń pojawia się w jakiejś innej grze. Jeśli tak, to jak tam się spisywała, czy była lepsza, czy gorsza. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!